Już raz cudem uniknęli zagrożenia, gdy byli na wakacjach w Nicei. Doszło tam do zamachu. Tym razem Małgorzata Rozenek Majdan 40L i Radosław Majdan 46L znaleźli się wokół cyklonu. Celebrytka na Instagramie relacjonowała koszmar, który przydarzył im się na rajskich w czasach w Tajlandii. Jak wyznaje przyjaciółka, Małgosia po tych wydarzeniach obiecała sobie jedną rzecz. Miał to być rodzinny, relaksujący wypad do ciepłych krajów. Z mężem Radkiem Majdanem i synami Stasiem i Tadziem. Ale na początku stycznia nad wyspę Phuket, w Tajlandii nadciągnął potężny tajfun. Reklama Małgorzata Rozenek Majdan wpadła w panikę. Tysiące turystów opuściło kurorty. Niektóre loty w rejonie zostały anulowane. Zawieszono kursowanie promów. Meteorolodzy spodziewali się ulewnych deszczów gwałtownych, wichur i fal o wysokości ponad pięciu metrów. To pierwsza burza tropikalna od 30 lat, która uderzyła w tę część Tajlandii poza sezonem Monsunowym. W pierwszej kolejności Małgosia zgłosiła swoją podróż, wpisując wszystkie dane zarówno swoje, jak i męża oraz dzieci do formularza na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To informacja dla władz, gdzie się znajdujemy, wyjaśniła. Zaczęła nawet rozważać skrócenie wypoczynku i powrót do Polski. Kiedy podróżujesz z dziećmi, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Chcesz im zapewnić absolutne bezpieczeństwo, a tropikalna burza może być straszliwym zagrożeniem, tłumaczyła. Lotnisko na wyspie zamknięto, aby jak najlepiej przygotować się do przetrwania kulminacji huraganu. W nocy z soboty na niedzielę Małgosia zażądała, by jej rodzinę przeniesiono z domku do dużego hotelu, w którym jest bezpieczniej. Chcemy spokojniej spędzić kolejną noc. Mogą wyłączyć prąd, a ja panicznie boję się ciemności. Pilnuję, abyśmy mieli naładowane telefony i sprawne latarki. Hotel wdrożył wszystkie procedury bezpieczeństwa. Posiada specjalne schron na czas takich anomalii pogodowych, wyznała. Cytowana przez na żywo przyjaciółka Małgosi, zdradza, że marzy ona już tylko o tym, aby bezpiecznie przetrwać ten trudny okres i wrócić do domu. Obiecała też sobie, iż w najbliższym czasie nie będą nigdzie wyjeżdżać, dodaje. Dobrze pamięta, jak w 2016 roku cudem uniknęli zamachu terrorystycznego w Nicei, który wydarzył się podczas pokazu fajerwerków. Jej synowie bardzo chcieli je zobaczyć ale przypadkiem coś zatrzymało ich w domu. Na szczęście i tym razem wszystko dobrze się skończyło dla rodziny Małgorzaty Rozenek Majdan. Żywioł przetoczył się przez wyspę, ale oszczędził okolice. W której znajduje się ich hotel. Nareszcie jesteśmy bezpieczni. Nikomu nic się nie stało, poinformowała szczęśliwa Małgosia. Obiecała Stasiowi i Tadeuszowi wycieczkę do rezerwatu słoni. Wydawało się, że z powodu zagrożenia nic nie wyjdzie z tych planów. Ale strach minął, wycieczka się odbyła, a oni całą rodziną znów korzystają z pięknej pogody. Zobacz więcej materiałów.